A na to niespodziewanie ten cały ten to takie nieprzyjemne. A na to niespodziewanie ten cały taki. A na to niespodziewanie to całe spięcie. Jak to się kurwa mówi? Luzuje spięcie? Jak to się mówi? Jest sobie taka dziewczyna, Polonia Chałupiec, jest prostą dziewczyną z Lipna, taka super prosta, ale nie taka super prosta, że beka przy jedzeniu, ale taka prosta, że po prostu mówi sobie, jestem prosta, ale nie za prosta, bo na przykład chce tańczyć. I ona tak zaczęła sobie tańczyć, a potem pomyślała sobie, jednak chcę być chyba aktorką. Miała matkę, Eleonorę, która prowadziła jej karierę od początku do końca. Fajnie kombinujesz, córka, fajnie kombinujesz, podoba mi się to, ale musisz popracować nad mimiką. Weź zrób dzióbek. Zrobiła. I no jeszcze taki bardziej słowiański, taki zacietrzewiony, małe te usta masz, dawaj. Mamo, może tak? Fajnie, ale jeszcze bardziej ciśnij, oczy zmrusz, kochanie. Mamo, mrużę te oczy, fajnie, dobrze robię. To jest to, czego nie ma, przynajmniej w Europie, ale nie możesz się nazywać Apolonia Chałupiec. No nie możesz, córko, no sorry, no tak, to wiem, że moja sprawka, że tak się nazywasz, ale tak nie możesz się nazywać. Matko, to jak ja mam się nazywać inaczej? A może by tak... Z tego kaszlu wyszła mi taka Pola Negri? Pola Negri, Pola Negri, la la la, brawo ja, la la la. Brawo ty, córko, Pola Negri, Pola Negri. No i te Pola Negri grała w tej Europie, grała nawet w Niemczech, grała w Polsce, grała, no jak to mówię, w Europie. Jest premiera filmu. I na tę premierę przyjeżdża mnóstwo pięknych, cudownych i znanych osób, ale między innymi przyjeżdża Charlie Chaplin. Mówi, wahahaha, kim mam się zainteresować? No chyba główną bohaterką tego filmu, no byłoby mądrze, no bo głupio inaczej. Hej, mówi do kolegi, jak powiedzieć, uwielbiam ją po niemiecku. No to mu powiedział, jak tam powiedzieć, to i podszedł do niej, ona taka zaoferowana tymi fleszami, i nagle on ją łapie za ramię i mówi, śmierdzisz jak ser. Ona popatrzyła na niego, uśmiechnęła się delikatnie, bo mówi sobie, no jaja ma, no przecież on tak do mnie powiedział, a ja jestem Pola Hello Negri. A Charlie mówi tak, w ogóle kochanie, super, zajebiście zagrałaś, fajnie, no szkoda, że na niebo, no bo tego dźwięku jeszcze nie ma. Że się bałaś tego sztyletu, naprawdę zajebiście poszło. Wydaje mi się, że w tych Stanach Zjednoczonych coś tak mi świta, że będziesz po prostu jeszcze bardziej lubiana. Fajnie. Nie wiem, no fajnie, no tak fajnie się w ogóle, jak ludzie mają mnie kochać, to mi się to podoba, w końcu jestem tylko z Lipna. Zgadzam się. No i mówi do niego, w sumie już nic do niego nie mówi. Albo jeszcze jednego. I to obfitego, Pola Negri by tak na pewno nie zrobiła. No jadą do tych Stanów, lecą, płyną, różne są opowieści, w każdym razie dają czadu. Dolecieli, łohoho, łohoho. I matka Eleonora mówi tak, fajnie, jesteśmy piona, to może chodźmy do jakiegoś producenta. Albo lepiej, reżysera. Jestem w kontakcie listownym z takim gościem, który się nazywa Adolf Zucker. No i poszło do tego Adolfa Zuckera i Adolf Zucker mówi tak. Fajna jesteś, nie powiem. Naprawdę fajna. No, ciemniejsza niż myślałem, bo na tych filmach taka bledsza. Wiadomo, nie czarno-biel. Okej, dobra, fajnie usiądź. No wymyślmy ci jakiś pomysł na ciebie. Pomysłu na mnie, matko. Cicho siedź, pomysł na ciebie, to jest dobry pomysł. Może Teda Bara. Teda Bara?
Mamo, mamo, kto to? No to jest taka aktoreczka, ona jest fajna, ale troszeczkę grubsza od ciebie i wygląda jak ty, gdybyś miała 20 kilo więcej. A nie, to chyba ja się nie zgadzam na ta Debra. I na to Eleonora wystrzyżyła oczy i zęby i w ogóle cała się tak wyprostowała i mówi: Mary Pickford? Mama, hello, to jest dziecko? Ty też jesteś dzieckiem. Mamo, już nie, już mam 20 kilka lat. Hello, i co z tego? Mówi matka. Niespodziewanie to całe spięcie luzuje ten cukier i mówi: hej, Pola, dobra, luz. Sama w sobie jesteś fajna, weź coś pokaż. Co tu zrobić, żeby się pokazać? Odwróciła się, na ścianie wisi sztylet, pewnie plastikowy, wzięła go. Jak zaczęła wywijać, ciach, wu. Jestem Pola Negri ze sztyletem, pach. Co, ja nie zagram ze sztyletem, mówi? Ja zagram ze sztyletem, ja ci pokażę, kim jestem i pach. I tego cukera pach! W ramię, ale tak go w ramię, że ups! Ojej, jednak cię troszeczkę machnęłam. Krwawisz! Ho, nie taką ranę się miało, ho. To nie była mała rana, ale pach, udaje, że wszystko w porządku i mówi tak: Pola, wiesz, co tu się wydarzyło? Tu się wydarzyło coś takiego, że ty, stara, będziesz po prostu ogniem, mieczem, kurwa, żeby nie powiedzieć ogniem i mieczem. Ty będziesz, kurwa, wszystkim, co będzie i wszystkim, co było. Ty, stara, jesteś po prostu mistrzem. Ty, kurwa, dojebałaś tak, za przeproszeniem oczywiście. Obsadzę cię w filmie The Spanish Dancer! Mamo, czaj stok, zagram Hiszpankę! I tak oto Apolonia, ha głupi. I tak oto Apolonia Chałupiec stała się pierwszą gwiazdą Hollywood! Hello, nasza Polka! Mieliście coś takiego? Nie mieliście, no to jest cudowne. Cześć, jestem Laura Pleszka, zapraszam was do Comedy Central, do programu Drunk History. Źle? Jak? Dobrze? Bardzo dobrze. Drunk History. Pół litra historii. Premiera nowego sezonu 5 listopada w Comedy Central.